No, jeszcze nie eksksiądz, ale powiedzmy sobie jako ekskleryk, jako człowiek, który 5 lat przesiedział w seminarium i przygotowywał się do kapłaństwa. Czyli opuściłem seminarium na krótko przed niższymi święceniami, czyli święceniami diakonatu. No, rozczarowanie przyszło bardzo szybko. Trzeba sobie powiedzieć, że na początku skończyłem dosyć elitarne liceum numer 3 ogólnokształcące w Opolu i większość moich znajomych z klasy wybrało się na studia prawnicze. Były to bardzo ambitne studia, wiązali z tym jakąś dobrą przyszłość w roli czy to prawników, czy sędziów, prokuratorów i tak dalej. No ja wybrałem troszeczkę inną drogę. Sama edukacja w liceum była bardzo wymagająca, no i po przyjściu do seminarium wydawało mi się, że jeżeli będą to studia wyższe, to poziom też będzie wysoki. Okazało się, że tak do końca nie było. Nauka raczej na poziomie miernym, oparta na utartych schematach, na gotowych skryptach, no nie było to nic wymagającego i tak naprawdę w całym tym systemie cały system kościelny i kształcenia do bycia księdzem polega na zasadzie BMW, czyli bierny, mierny, ale wierny. Nie chodzi o to, żeby się kształcić, nie chodzi o to, żeby być wybitnym w danych dziedzinach, tylko chodzi o to, żeby wykonywać wolę przełożonych i najlepiej uczyć się w miarę przeciętnie. Jeżeli komuś ta nauka już idzie trochę lepiej, no to wtedy zaczynają się pierwsze problemy. I faktycznie gdzieś w połowie mojej formacji, czyli na trzecim roku, kiedy zaczęły się pierwsze egzaminy dogmatyczne, pojawiły się te pierwsze problemy. No, jakby zdolności intelektualne, no niestety tutaj nie pomagały, wręcz przeciwnie, szkodziły. No i tak już potem było, że cała formacja oparta też jest na, można powiedzieć, inwigilacji, na takim stałym obserwowaniu, przyglądaniu się. No, człowiek jest właściwie cały czas pod nadzorem przełożonych, 24 na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Formacja jest zupełnie inna od tego, co daje nam dzisiejszy świat. Też trzeba sobie powiedzieć, że za moich czasów, a były to jeszcze mniej więcej 10 lat temu, no niespełna 10 lat temu, zabierano klerykom komórki, odłączano internet wieczorem, no było się pod stałą obserwacją, co miało jakby podwaliny teologiczne w mniemaniu przełożonych, to znaczy tłumaczono to tym, że Jezus też przebywał przez 40 dni na pustyni, gdzie nie miał kontaktu z nikim i właśnie seminarium miał być taką pustynią. Potem okazało się, że nie jest to dobra ścieżka, chociażby ze względu na to, jak zmienia się dzisiejszy świat. Dzisiaj większość świata przeniosła się do social mediów, na Facebooka, na Instagrama i na TikToka. Social media też wiele zmieniły w tej kwestii. Myślę, że wielu młodych ludzi nie chce dzisiaj chodzić do, nie chce wstępować do seminarium, ponieważ widzą to, że świat dzisiaj wabi też swoją atrakcyjnością. Ludzie wolą robić kariery, znajdować dobrą pracę, znaleźć sobie dobrą pracę, żyć w wolności, a nie pod dyktatem przełożonych. Kościół jest bardzo schierarchizowany, jest to system, powiedzmy jeszcze sobie, feudalny. I mało kto dziś chciałby iść taką drogą. I przecież można dzisiaj wieść dobre życie, mieć dobrą pracę, podróżować po świecie, dobrze się przy tym bawić, a przy tym jednocześnie prowadzić życie religijne, chodzić do kościoła i godzić jedno z drugim. Myślę, że to taka znacząca zmiana. Kryzys powołania wywołany jest kryzysem rodzin. To znaczy, że w rodzinach nie praktykuje się już gorliwego życia religijnego, nie ma wspólnej modlitwy, nie podtrzymuje się tradycji związanych z życiem religijnym, co nie do końca też w moim odczuciu jest zgodne z prawdą, ponieważ jeszcze pamiętam z lat seminaryjnych wielu moich kolegów z roku, a także tych młodszych, jak i starszych, wywodziło się z rodzin, w których te życie religijne nie było praktykowane. Często były to rodziny patologiczne i Kościół niejako i osoby związane z Kościołem pomagały z tej patologii się wydostać. To było dobre, ale dziś widzimy, że z tych środowisk patologicznych można wychodzić na inne sposoby, na przykład podejmując dobrą pracę albo zdobywając wykształcenie poza strukturami Kościoła. Bardzo trudno jest osobom, które od samego początku
początku miały plan, że seminarium jest jego jedyną drogą. Tak wydaje nam się czasami, że mamy to powołanie, utwierdzamy się w tym. Pomimo tych przeciwności potrafimy zacisnąć zęby. Ja też miałem takie sugestie ze strony znajomych księży, a niektórych nawet profesorów i przełożonych, że te trudne czasy miną i po seminarium będzie lepiej. No nie wiem, jak byłoby po seminarium, ale najprawdopodobniej też po pewnym czasie po prostu odszedłbym z kapłaństwa. Tych odejść dzisiaj jest coraz więcej. Przede wszystkim w seminarium boli to, że nie czuje się człowiek wolnym. Przełożeni dzisiaj nie pokazują nam alternatywnej drogi do seminarium. Odejście z seminarium, czy też pójście na tak zwaną dziekankę, czyli roczny urlop, podczas którego moglibyśmy spróbować czegoś innego, traktowany jest raczej jako kara, która raczej niesie ze sobą negatywne konsekwencje, niż szansa dla odnalezienia się w świecie. Niestety znam wielu ekskleryków, czyli tych, którzy opuścili seminarium, którzy po opuszczeniu tego gmachu, tego muru, nie potrafili się odnaleźć. Pochodzili z trudnych, patologicznych rodzin, nie mieli pracy, nie mieli zarobków. Jeden z moich znajomych nawet musiał odziedziczyć, w cudzysłowie, długi po swoich rodzicach, które zostały zaciągnięte. Było mu bardzo ciężko. Pamiętajmy też, że człowiek pozostaje bez jakiegokolwiek wykształcenia. Kontynuowanie pracy, na przykład jako katecheta, też nie zawsze jest możliwe, ponieważ żeby taka możliwość zaistniała, kuria musi wydać specjalne takie orzeczenie, że ktoś, kto opuścił seminarium, albo po prostu osoba, która chciałaby być katechetą, czy się do tego nadaje. To jest tak zwana misja kanoniczna. No, nie każdemu tą misję kanoniczną przyznaje się i nie każdy ma też możliwość skorzystania z takiej możliwości. Pamiętajmy też, że katecheta nie zarabia dzisiaj też dużych pieniędzy, więc jeżeli ktoś ma możliwość pójścia do pracy gdzie indziej, no to najczęściej z takiej możliwości korzysta. W seminarium, tak jak powiedziałem, przede wszystkim boli stała inwigilacja, kontrola życia duchowego. Jest taki dziwny papierek lakmusowy w seminarium, polegający na tym, że przełożeni na przykład bacznie przyglądają się temu, ile czasu ktoś poświęca na modlitwie, gdzie pamiętajmy, modlitwa jest bardzo osobistym przeżyciem duchowym. Nie jest to coś, co potrafilibyśmy ocenić na podstawie zewnętrznych czynników. Nawet Jezus w Biblii mówi, że jeżeli ktoś chce się modlić, powinien to robić na osobności. No w seminarium to sprawdza się na przykład podczas wieczornych modlitw, kiedy wystawiany jest Najświętszy Sakrament w kościele. I anonimowo jeden z duchownych kiedyś powiedział, że był na urodzinach, podczas których jeden z przełożonych wygadał się, że kontrolują po prostu ilość spędzonego czasu przed Najświętszym Sakramentem i to potem stanowi, na podstawie tego oceniane jest to, czy ktoś faktycznie tego życia, praktykuje te życie religijne zewnętrznie, czy też nie. Więc wiele rzeczy jest w seminarium na pokaz. W jaki sposób w ogóle dopuszcza się osoby do kolejnych etapów związanych z przyjmowaniem święceń? No bo w seminarium jest tak, że pierwszym takim etapem jest posługa lektoratu, następnie akolitatu, a także kandydatury. W różnych seminariach może to różnie wyglądać, jeżeli chodzi o czasowość. Natomiast wygląda to tak, że za zamkniętymi drzwiami spotyka się rada duchownych, księży mieszkających w gmachu seminarium, przełożonych, profesorów, biskupów. W jednym pomieszczeniu za zamkniętymi drzwiami tak naprawdę decydują o tym, jakie losy powinny spotkać daną osobę. Z anonimowych źródeł potem dowiadywałem się od osób zasiadających w tej radzie, że niektórym księżom naprawdę podczas takich posiedzeń no, puszczają wszystkie możliwe, jakbyśmy to powiedzieli, podczas takich posiedzeń po prostu mogą mówić co chcą, ponieważ nikt tego nie sprawdza, nikt tego nie kontroluje. Potem dzieje się tak, że klerycy dowiadują się, jaki jest werdykt rady i nikt też tak naprawdę nie wie, kto jak głosował w sprawie losów danego kleryka, ponieważ wszystko tłumaczy się wolą Ducha Świętego, wolą Kościoła.
To chyba najlepiej widzieli moi rodzice, ponieważ wraz z postępem formacji, z moją kondycją nie tylko duchową, ale przede wszystkim psychiczną było coraz gorzej. Popadałem w bardzo trudne stany, jeżeli chodzi o moje własne samopoczucie, jakieś napady lęków, strach, niepewność tego, co będzie, ponieważ jutro człowieka w seminarium może się zmienić z chwili na chwilę. To tak troszeczkę jak było za czasów komunistycznych, gdzie po prostu czarna wołga zabierała człowieka i który znikał już na zawsze i nie wiadomo było, co się z nim dzieje. To widzieli moi rodzice. Miałem taki moment w życiu, że przyjechałem na 50. mojej mamy. Nie miałem możliwości uczestniczenia w głównych obchodach tejże rocznicy, ponieważ przełożeni nie wyrazili takiej zgody. Mogłem pojechać dzień później. No i jak moi rodzice widzieli mój stan psychiczny, mojej osoby przy stole, to już wiedzieli, że to już jest kres i to już jest kwestia tylko kilku dni. I mój ojciec po dziś dzień mówi, że on tylko czekał, kiedy zadzwoni ten telefon z seminarium, że proszę przyjedźcie po mnie. I faktycznie kilka dni później to nastało. To nie była do końca moja decyzja. Ja po prostu zostałem potraktowany tak, że pewnego czwartkowego wieczora dostałem wezwanie do rektoratu, gdzie siedział już na mnie ksiądz wicerektor z białą kartką i było napisane, miałem po prostu napisać własną rezygnację. Proszę napisać, że z dniem takim i takim o takiej godzinie dobrowolnie opuszczam seminarium. Musiałem się pod tym podpisać. Miałem jeden dzień na spakowanie. Ja to zrobiłem w 40 mniej więcej minut przy wsparciu moich rodziców, którzy zabrali mnie dwoma samochodami, cały mój dobytek do domu. To wszystko działo się w momencie, kiedy cała wspólnota seminarium była w kościele. Tam się modliła na mszy świętej. Po powrocie ich do swoich pokojów już mnie po prostu nie było. I to jest dosyć częsta praktyka. Podejrzewam, że dziś seminarium chciałoby się troszeczkę zmienić. Chciałoby inaczej funkcjonować. Jest masa pomysłów, aczkolwiek system kościoła jest tak skostniały, że pomimo zewnętrznych zmian wiele rzeczy po prostu nie ulega zmianie. I nadal praktykowane są metody, które z chrześcijaństwem moim zdaniem niewiele mają wspólnego. Pamiętajmy też, że system kościelny to system kastowy. To jest tak, że klerycy i księża identyfikują się między sobą, mają niby braterskie relacje, ale w rzeczywistości to jest tak, że jeżeli człowiek tylko opuści seminarium, tak naprawdę ten człowiek przestaje najczęściej egzystować. Zrywane są kontakty, no, te relacje się już potem nie kleją. Duchowni często też nie widzą potrzeby, żeby takie relacje dalej utrzymywać, a szkoda, bo czasami wydawałoby się, że przyjaźń to jest coś, co mogłoby trwać przez całe życie, a tak w przypadku Kościoła, no niestety nie jest. To jest tak, że zasadniczo większość, być może 2/3 zawartych przeze mnie relacji z duchownymi zostały zerwane z różnych powodów. Z jednej strony powodem było to, że oni sami chcieli ze mną zerwać ten kontakt i nie widzieli już dalszej potrzeby utrzymywania tego kontaktu. Z drugiej strony mi też osobiście na tym zależało, ponieważ te relacje często nie były do końca zdrowe i oparte były tylko na takim gruncie kościelnym, a nie na tym, co człowieku tak naprawdę leży, na czym człowiekowi zależy. Nie na problemach, a przecież przyjaciel jest po to, żeby powierzać mu również swoje trudne sprawy. Tych kontaktów dzisiaj zasadniczo nie mam, mimo to, że pełnię funkcję organisty w kościele nadal. To staram się raczej trzymać Kościół na dystans, całą tą instytucję. Mam wiele już takich zrównoważonych poglądów na temat całej tej rzeczywistości. Minęły już blisko ponad 4 lata, odkąd opuściłem seminarium, i myślę, że to już jest dobry czas, żeby na pewne rzeczy po prostu spojrzeć z chłodnym spojrzeniem, zrównoważonym, bez większych emocji. Czasami mam jeszcze sporadyczny kontakt naprawdę z najbliższymi przyjaciółmi. Zdarza się też, że napiszą do mnie klerycy, nie tylko z naszego tutaj seminarium, ale także z innych zakątków Polski, którzy widać, że mają też pewne zastrzeżenia co do działania tej instytucji, tylko boją się o nich głośno mówić. Zastanawiają się też, czy to jest dla nich dobra droga. Natomiast ja nie chciałbym radzić w takich sprawach, ponieważ nie jestem w tej dziedzinie ekspertem i mógłbym jakby. Często zarzucano mi też, że
mógłbym odwodzić innych od drogi powołania, ponieważ mi w życiu nie wyszło powołanie. Natomiast nie jest to do końca prawda. Ja dopiero po zatrudnieniu się w normalnej pracy, takiej normowanej od 8 do 16, po poczuciu wolności, po tym, że mogę podróżować po świecie, nabywać rzeczy, których bym sobie nigdy wcześniej nie mógł kupić z uwagi na ubóstwo kościoła, no dziś mam taką możliwość i widzę, że młodzi też by tego chcieli i życie w murach seminaryjnych na pewno im nigdy tego nie zagwarantuje. Pytanie, czy ich powołanie jest na tyle mocne i szczere, żeby mogli w tym wytrwać i nie mieć tych dóbr materialnych i takiej wolności życiowej, to już zależy tylko od nich i od tego, czy faktycznie powołanie jest autentyczne, czy też nie.